chciałabym, zrobilibyśmy, moglibyśmy, och, gdybyśmy. Te wszystkie formy to tak zwany tryb przypuszczający, bardzo popularny w języku polskim. Zobaczcie, co oznacza tryb przypuszczający i w jakich okolicznościach go używać. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Tryb przypuszczający pojawia się w języku polskim niezwykle często. Bardzo często zaczynają się prezentacje biznesowe od zdania: chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć albo chciałbym Państwu przedstawić coś tam. Tryb przypuszczający jest dosyć ryzykowny. Nie jest tak, że można sobie nim zaszkodzić, natomiast wyjaśnijmy sobie, co on w ogóle oznacza. Otóż przede wszystkim, jeżeli mówię chciałabym, to podwójnie odsuwam coś do przyszłości. Bo kiedy mówię słowo chcę, to znaczy, że coś nie dzieje się teraz, tylko będzie się działo być może w przyszłości. Jeżeli do tego chcę dodam jeszcze cząstkę bym, to podwójnie odsuwam to do przyszłości. Czyli w zasadzie prawdopodobieństwo, że to coś się wydarzy, staje się coraz mniejsze. I nie ma żadnego problemu, kiedy myślę sobie i mówię: chciałabym pojechać kiedyś do Bombaju albo chciałabym kiedyś zjeść lody pistacjowe. Bo jest to jakieś moje marzenie i ja w ten sposób je wyrażam. Natomiast w sytuacji, kiedy w prezentacji biznesowej albo w jakimś ważnym spotkaniu pada słowo chciałabym coś osiągnąć, chciałabym coś przekazać, chciałabym coś zrobić, to pokazuje słuchaczowi, że coś nie dzieje się w tej chwili. To znaczy w zasadzie podświadomie godzę się na to, że jeżeli to się nie wydarzy, to nie stanie się wielka tragedia. A przecież jeżeli mówię o jakiejś rzeczy na spotkaniu, no to raczej po to, żeby ona miała miejsce. Więc używanie trybu przypuszczającego w takim wypadku daje temu słuchaczowi przyzwolenie na to, żeby on na przykład nie zrealizował tego, o co go prosimy, no bo przecież to było w tak dalekiej planowanej przyszłości, że może to po prostu nie jest takie ważne. W związku z tym, co zamiast? Otóż oczywiście najlepsza jest forma czasu teraźniejszego, czyli jeżeli przychodzę na spotkanie, to mówię: chcę coś zrobić, chcę zaplanować, chcę, żebyśmy to wspólnie przeprowadzili. Wtedy mówię z pozycji tu i teraz, to znaczy, że ja dzisiaj chcę. Kiedy mówię w trybie przypuszczającym zrobiłabym, jest to pieśń przyszłości, a kiedy mówię zrobię, albo nawet mam plan, żeby zrobić, to brzmi to już zupełnie inaczej. A zatem jeżeli na spotkaniu zamiast zrobilibyśmy pojawi się słowo zróbmy albo róbmy, będzie to znacznie bardziej motywujące i znacznie bardziej przekonujące, że ta rzecz zadzieje się w niedalekiej przyszłości. A więc podsumowując, żebyście dobrze zapamiętali, na czym polega tryb przypuszczający. To nie jest nic złego, ale pamiętajcie, że on daje słuchaczowi do zrozumienia, że to, czego chcecie, wcale nie musi zadziać się od razu. Więc jeżeli na przykład mówicie: chciałabym za 5 lat zamieszkać w Paryżu, to wtedy jest to słowo bardzo adekwatne. Natomiast jeżeli powiecie: chciałabym zrobić to dziś, to wtedy to do siebie po prostu nie pasuje. Jeżeli chcecie coś osadzić w teraźniejszości i dać słuchaczowi sygnał, że wam na czymś zależy, mówcie w formie czasu teraźniejszego. Zrobię, zróbmy, róbmy. Pamiętajcie o trybie przypuszczającym. On ma swoje różne oblicza i warto je znać. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału. Piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia.